Kupujesz w internecie? Kurier pobierze podatek. Koniec z nieopodatkowanymi zakupami przez internet. Każdy sklep internetowy w Polsce sprzedający towary do unijnych konsumentów będzie musiał rozliczać VAT przez specjalną platformę. Trudniej też będzie uniknąć daniny od dostaw z AliExpress. Zmiany w prawie oznaczają, że na przykład poczta lub kurier będą musieli pobrać podatek od osoby, która zamówiła towar. Zniknie zwolnienie z VAT dla importowanych towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2021 rok. Wynika tak z wykazu prac Rady Ministrów. Przygotowywany projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ma być wdrożeniem pakietu VAT e-commerce. Jego celem jest uszczelnienie poboru podatku od transgranicznego handlu elektronicznego pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Zmiany są nakierowane na platformy sprzedażowe, takie jak na przykład AliExpress, na których zaopatrują się konsumenci w Unii Europejskiej. Europejski fiskus często w ogóle nie dostaje z tego tytułu podatku. W znacznej mierze tego rodzaju sprzedaż prowadzą przedsiębiorcy nie posiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Ale nie tylko, bo problem dotyczy też sprzedawców działających na terenie Unii. Dostawa z krajów Unia Europejska. Zmiany mają więc dotyczyć przede wszystkim obowiązków w zakresie VAT od dostaw towarów i świadczenia usług przez internet innych niż telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, na rzecz unijnych konsumentów. Z informacji zamieszczonych w rządowym wykazie wynika, że rozszerzona ma zostać procedura szczególna MOS, stosowana obecnie wyłącznie do usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz świadczonych drogą elektroniczną. Miałaby ona objąć, poprzez stworzenie tzw. procedury szczególnej ONESTOPSHOPOSS, inne usługi świadczone na rzecz konsumentów, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy. Co to oznacza? Dziś polscy podatnicy, którzy sprzedają klientom z krajów unijnych np. e-booki czy usługi telekomunikacyjne, rozliczają VAT w systemie MOSS. Wpłacony do Krajowego Urzędu podatek jest następnie rozliczany przez polskiego fiskusa z organami innych państw unijnych. Po zmianach będzie tak w przypadku każdej sprzedaży internetowej konsumentom, również butów czy elektroniki, wyjaśnia Janina Fornalik, partner i doradca podatkowy w MDDP. I spoza Unii i przede wszystkim zniknie zwolnienie z podatku dla importowanych towarów o niskiej wartości, nieprzekraczającej 22 euro, w tym zamawianych na popularnych platformach internetowych spoza Unii. W założeniu zwolnienie to artykuł 51 ustawy o VAT miało ułatwić życie unijnym celnikom. W praktyce jednak podatek nie jest płacony również od droższych towarów, ponieważ ich wartość jest zaniżana, a przesyłki nie są wystarczająco kontrolowane, tłumaczy Janina Fornalik. Będą też inne zmiany uszczelniające system poboru VAT od importu. Podatnicy, którzy za pomocą platformy handlowej będą pośredniczyć w sprzedaży na odległość, na rzecz unijnych konsumentów, towarów importowanych w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, będą musieli sami pobrać i wpłacić podatek. Pojawi się przy tym możliwość deklarowania i rozliczania VAT za pomocą małego punktu kompleksowej usługi importowy ONESTOPSHOP, IOS. Tak samo będzie w przypadku dostaw towarów na rzecz konsumentów z Unii Europejskiej dokonywanych przez przedsiębiorcę nie mającego siedziby w Unii Europejskiej. Jeśli natomiast nie będzie wykorzystywany IOS, to VAT od przesyłek o wartości do 150 euro będą musieli pobrać operatorzy pocztowi. To oznacza, że na przykład poczta lub kurier będą musieli pobrać podatek od osoby, która zamówiła towar, wyjaśnia Janina Fornalik. Pierwotnie zmiany w dyrektywie miały być wprowadzone w Polsce już od stycznia 2021 rok, ale z wykazu prac rządu wynika, że wejdą one w życie z półrocznym poślizgiem, to jest od 1 lipca 2021 rok. Trzon pakietu stanowią zmiany w dyrektywach 2017-2455 z 5 grudnia 2017 rok. DZ.UŻ
Unia Europejska z 2017 rok L348 S 7 i 2019-1995 z 21 listopada 2019 rok DZ.US. Unia Europejska z 2019 rok L310 S 1. Etap legislacyjny. Projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu nr 60. Autorka Agnieszka Pokojska.